Angina, czy przeziębienie? Czyli jak odróżnić chorobę bakteryjną od wirusowej? Wczesna wiosna to okres szczególnie zachęcający do aktywności na świeżym powietrzu, niestety jest również czasem obniżonej odporności i szczególnej podatności organizmu na działanie chorobotwórczych drobnoustrojów. Na pierwszy rzut oka objawy chorób bakteryjnych i wirusowych mogą wydawać się podobne, w rzeczywistości charakteryzują się one jednak zróżnicowanym przebiegiem. Różnym ryzykiem powikłań i co najważniejsze, zupełnie odmiennymi sposobami leczenia. Szacuje się, że około 70-85% zapaleń gardła wywołanych jest przez wirusy. Najczęściej jest to tak zwana choroba przeziębieniowa, wywołana przez renowirusy, koronawirusy, wirusy RS lub wirusy paragrypy. Infekcja ma charakter ostry, co oznacza, że rozwija się stosunkowo szybko oraz samoistnie ustępuje po 7-10 dniach. Do najczęstszych objawów należą katar, suchy kaszel, ból gardła, chrypka, stany podgorączkowe oraz ogólne złe samopoczucie. W przypadku zakażeń wirusowych antybiotykoterapia jest nieskuteczna, a niekiedy nawet szkodliwa. W takim przypadku należy przede wszystkim odpoczywać, unikać wychładzania organizmu oraz stosować leczenie objawowe, takie jak pastylki do ssania na ból gardła, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe czy preparaty do nosa, jak na przykład Quix zastrzeżony znak towarowy Grip Protect. Chorobę przeziębieniową należy różnicować z grypą, która występuje zdecydowanie rzadziej, charakteryzuje się jednak cięższym przebiegiem i może powodować wystąpienie groźnych powikłań. W odróżnieniu od przeziębienia wystąpieniu grypy częściej towarzyszy wysoka gorączka, zwykle powyżej 38C, dreszcze, ból głowy oraz bóle kostno-mięśniowe. Zaobserwowanie u siebie objawów sugerujących grypę powinno skłonić nas do wizyty u lekarza rodzinnego. Leczenie u osób bez czynników ryzyka jest podobne jak w przypadku przeziębienia. Jednak u osób starszych, Dzieci oraz osób z osłabioną odpornością może być konieczne leczenie przeciwwirusowe lub nawet hospitalizacja. Grypa może powodować niebezpieczne dla organizmu powikłania, np. zapalenie płuc, niewydolność nerek, zapalenie mięśnia sercowego oraz pogorszenie przebiegu chorób podstawowych, takich jak astma czy cukrzyca. Bakteryjne zapalenie gardła, czyli angina, występuje najczęściej u dzieci poniżej 15 roku życia. W różnicowaniu z wirusowym zapaleniem gardła duże znaczenie ma wysoka gorączka, powyżej 3,8 C, brak kaszlu, powiększenie węzłów chłonnych szyi oraz nalot włóknikowy i obrzęk migdałków. Objawy te ujęte są w tzw. skali centora, która jest powszechnie używana przez lekarzy do różnicowania przyczyny zakażeń gardła. W przypadku wątpliwości wykonuje się szybki test paciorkowcowy lub posiew bakteryjny. Rozpoznanie anginy jest wskazaniem do włączenia leczenia antybiotykami. Nieleczona angina paciorkowcowa może powodować powikłania, takie jak naciek lub ropień okołomigdałkowy, gorączka reumatyczna, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie wsierdzia czy posocznica. Niezależnie od przyczyny choroby lepiej jest jednak zapobiegać niż leczyć. Zarówno choroby bakteryjne, jak i wirusowe przenoszą się przede wszystkim drogą kropelkową. Zatem w ich zapobieganiu istotną rolę odgrywa odpowiednia higiena, częste mycie rąk, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania oraz unikanie kontaktu z osobami chorymi podczas pierwszych dni infekcji.